Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Powiem tylko tyle, że to już jest ostatni gołąbek, jaki można powiedzieć wychodzi z 2023 roku. Już żadnego nie będzie? Nie będzie już żadnego, bo to już jest przesada i można powiedzieć kradzież biały dzień. Ale cóż, zostałem jakby to powiedzieć zmolestowany i to jest ostatni gołąbek. Prawdopodobnie na 99% jest to samiczka. To jest gołąbek niespierzony, żeby każdy widział. On ani jednego piórka ma niespierzonego. To, że fajnie bardzo wygląda, ale jest gołąbek bez żadnego piórka. Bez żadnego piórka. I co powiem o tym gołąbku? Tylko tyle powiem o tym gołąbku, że ten gołąbek jest super, super mamy. Chociaż tata też nie jest jakiś tam odstępny gołąb, żeby to był, jest na gajemniku lotowym zostawiony. Mama jest o numerze 3002, jest pełną siostrą 750 mojej Asicy, która była pierwsza w Polsce jako roczna i druga samica Polski w kategorii B ostatniego roku. Co powiem, mama w tym roku wniosła mi do drużyny kategorii B mistrza Polski koeficjent 5,49. Także super szybka samica, kapitalny gołąb, z jednej strony Hurrikan, z drugiej strony Ayerkamp, to jest od mamy strony, a tata jest oryginalny, tata jest po oryginalnych dwóch fajnych gołąbkach, czyli wnuczka, córka 5990 razy wnuk Poker Face'a. Takie to jest parowanie, ojciec ma numer 995, bardzo fajny roczny, fajny, kilka takich fajnych konkursów zrobił i to jest akurat dziecko, to jest taki bardzo późny młody, można powiedzieć, ona po sezonie nie miała tak samczyka i także sparowała się akurat z rocznym. No właśnie, ale chciałem zapytać, bo z tego co ja z tobą rozmawiałem, ten gołąb już w parę szedł. Tak, ona jest sparowana. Ona jest sparowana, sparowana jest takim dziadkiem, bo takim akurat w gołębniku osobnym siedziała i z takimi starszymi. I ona się sparowała, no bo jak jest gołąb zdrowy, to gołębiowi wiele nie potrzeba. Jest zdrowa i inteligentna, także naprawdę bardzo fajny gołąb. No cóż, szkoda, nie szkoda, nie żałuję się, ale... Chcę wylecieć, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny gołąb. Przede wszystkim mama jest taka sama, 750 jest też takie same barwy. Także geny mają fajne, dziedziczą te gołębie i przede wszystkim, co najważniejsze, lecą dobrze, to jest podstawa. I myślę, że ktoś tam się z tego gołąbka będzie bardzo mocno cieszył. Także tak to wygląda. Ja uważam, że jeszcze warto zwrócić uwagę na budowę, bo kiedy robiłem zdjęcie tego gołębia, no kapitalna jest. Budowa właśnie nie jest taka standardowa, tylko jest na piątkę, typowo gołąb prześliczny. Młody późny, mówię, młody późny, który mu jeszcze rok brakuje, można powiedzieć, a jest tak kapitalnie związany, ułożona, no i przede wszystkim spokojna, inteligentna. Mama taka nie jest jak ona, chociaż takie same barwy jest i wszystko. I mama już wydała nawet u kolegi tam w Kieleckim, to chyba we Włoszczowie, to wydała samiczkę, taką samą nakrapianą jak ona, która miała dwie jedynki jako roczna. Cztery razy szpicy siadała. Brakło jednego konkursu czołowego, żeby gdzieś była wysoko w Polsce bardzo, ale była najlepszą lotniczką roczną w oddziele i te u Rafała. A co najciekawsze, u mnie mama była najlepszą lotniczką młodą u mnie na przykład na gołębniku, nie? Także w tym roku dwulatka pokazała klasę w kategorii B, ale już za młodego leciała kapitalnie. One w ogóle lecą kapitalnie jako młode, także no i później tak samo dalej lecą, nie? Takie gołębie, naprawdę szybkie gołębie, no. Nie ma o czym mówić. Super, także Paweł, ja tylko mogę ci podziękować po raz kolejny, bo ostatni gołąb, ale dla nas szczególny, bo Champions League, pierwsza pozycja, pierwsze miejsce. Także tyle. Dobry lot, hodowcy, zapraszamy. Dobry lot.